Wiecie co? Nie wierzę. Daniel kupił motocykl i przyjechał nim. Nie wierzę. Kurde, majster! Ty jesteś najlepszy jednak w tej. Przyszedłem ci oddać kurwa drona, a tu jakiś motor stoi. Przecież to ty przyjechałeś. Nie, gdzie ja? Jak nie, no. Bez rękawic? A no właśnie, a gdzie ty to wszystko pochowałeś? No nie mam nic. W kufry pochowałeś. Pierdolicie, ty policie. Kurde, ale maszynę żeś kupił, ja pierdziule. Ty nie, no zajebista jest, widziałem takie na zlotach, nie? No. Za Hitzlera chyba, kurwa. Nie no, jest petarda, ty. Ty jadasz czy Golduz? No. Jedź. A jedź, ale gdzie? Kurwa, nie wiem, ale bylebyś wrócił. Bylebym wrócił, ale kurde, maszyna. Ty, ja mówiłeś, że nigdy nie kupisz miłości. A jednak kupiłeś. Nie, jeszcze nie kupiłem. Kupiłeś? Cały czas zbiera. A co to jest? Tuning niemiecki. A, ty, ale jaka zagrzana, ty. Ojeny, a to odpala w ogóle? Ty, który to rok jest? 2-2. 2022? No, no to z salonu prosto. Nie, ale fajna jest. Ty zobacz, już masz kraszpady. Tak. Jak... Przydały mi się już nawet. Co, wyjebał się? Na przyczepce mi się przewrócił. O Jezu. Ty już szlifa miał. Ale tak się przewrócił, że aż tutaj tak? Nie, to już był tunik niemiecki. Oryginalny niemiecki. Ale zajebisty. Pancer taśma. Ale zajebisty motocykl, nie? Kurde, pędzi ten kolor, nie? Na wojnę, kurwa, uszykowany. Na wojnę. Nie no, fajna, kurde, powiem ci, nie no, kurde. Jednak widzisz, jak się już raz miało motocykl, to już kurde czego. Tak, kiedyś kupię motocykl. A nie no, no już masz. A odpalisz? No, odpalę, umiesz. A o, luz wbiłeś? Umiesz? No. Umiesz? Ja tam w klapeczkach, nie? Dzisiaj to tam w klapeczkach można jeździć, bo dzisiaj jest lot motocyklowy w Inowrocławiu. Tym jak jebniesz piona, nie? No. To się na kufrze zatrzymasz. Dalej chyba nie polecisz. Ty, to jest dobre do Willy. Do nauki. Do nauki. A dobrze to jest przymocowane? No tak, wiesz, ci powiem, ten kufer to... A to jest fałka, to tak jak Harley. Tak? Wał kardana. Wał kardana, pas kardana, wał kardana. Ty już bredzisz jak Niemiec. Oni też tak się znają jak ja. Wał kardana. Kurde, powiem ci, nie no. Powiem ci, no na początek zajebiste. A jaka to pojemność jest? Pojemność? 2400. 2400? Kurwa! Nie! A o tu nie zrobił. A czemu taką szybę masz matową? Elektryczna czy kurwa? Nie wiem. Coś przyjechało. Nie no i lusterka. Ja w Hondzie miałem podobne, wiesz? Tak, to jest też Honda. Jednak. Zakochałeś się w mojej... Podobnej epoki. Zakochałeś się w mojej i kupiłeś. Odpal, odpal. Ja? Myślisz, że ja umiem? Luz jest, dobrze. Tu trzeba ten dynks, nie? Kamina, będziesz to coś tuningował? O, a nawet buty można na motor. Spodnie. Mówię, że to nie mój motor, on został. Aha, on został. A ty ktoś zostawił.
To mówisz półtora roku stał. Mhm. Kurde, no ale nie, no co tam, to musi odpalać. No, akumulator nowy dostała i chodzi. Aha. Nie no, silnik jak dzwon, chłopie, a olej zmieniłeś? No pewnie. Kiedy? No tam kiedyś. No słuchaj, wał kardana, no to niezniszczalne jest praktycznie. Ale to na koło, to na wale to nie pójdzie, nie? Nie wiem, spróbuj, nie? Nie no, nie. Ale nie no, nie no. Naprawdę mam jechać? No. Kawałek? No, nie. Bez kasku? Tak, coś tu poszukaj, może tam jakiś kask jest. Glaczka? Glaczka? To się otwiera? Samo nawet chyba. Jest kask. Nawet. No. Kurde, ty jeszcze nawet z jakąś torbą. Ty to jesteś jednak model. A jest KMK? Czapkę na kask? Nie no, czapkę chyba trzeba zdjąć, co czy nie? Właśnie się chyba nie widziałem takiego przypadku, żeby kask na czapkę zakładać. Co ty masz, ty? Co to jest? Co to za ogórek? O Boże. Możesz sobie szczękę podnieść. Jak... O, chcę, ja. Jakbyś chciał, żeby ten twój pysk niewyparzony było widać. Ojeny, kuźwa, ale czad! Teraz mogę jechać! Światła? Ta stopa jest zardzewiała, nie? Twoja! Jedynka! Że te wszystkie silniki Hondy to są charakterystyczne. No. Klaustrofobii dostałem od twojego kasku. Słuchaj, wszystko działa, kierunkowskazy ma. Ten kask to jest jakiś ty. No jak on się zapnie, to on wtedy trzyma. Aha. Jesteś kurwa dopierdalacz. Aha. Kasku zajebiste. Jak na początek, nie? Zajebista sprawa. Byłeś już na tym? Na zlocie dzisiaj? Nie, nie byłem i nie będę. Moją czapkę masz? Tak, ty masz. Kurde, jednak taki kufer to jest złoto, nie? A tu są trzy, masz tu też kufer. No, kurde. Ty ile dałeś za niego? Nie pytaj. Nie, no powiedz, przyznaj się. Nie mogę. Powiedz, ile? Nie mogę, bo wszyscy będą chcieli kupić. No ale, a za ile byś sprzedał? 7? Czego? Kolumbijski pesos. Kolumbijski pesos. Jest młody. To jesteś. No to ile dałeś? Chwila strachu. Coś ty. Od Niemca brałeś? Tak. Do dzisiaj płaczę. Helmut czy Helga? Helmut. Do kościoła jechała? A nie wiem właściwie, kurwa, nikogo nie było. Nikogo nie podjechałem, było. Podjechałem, wziąłem już. Nie, ale powiem wam, fajny sprzęt na początek, nie? Jak ktoś, kurde, zaczyna Honda, to naprawdę jest wyjątkowa bestia. Daniel pokaże nam jazdę na kole na pewno. A ty, ten błotnik. Może ci go stuninguje trochę. No, u ciebie, kurwa, w garażu. Pit stopnia. No, nara. Nara. Poszedł. Kierunkowskazy nie wyłączył. No słuchajcie, na szybko odcinek zrobiliśmy. Daniel po prostu przypadkowo do mnie przyjechał, przywiózł mi drona. Spełnił chłopak swoje marzenia, miał KTM-a, teraz ma Hondę. Powiem wam, przejechałem się tym, nie, no naprawdę fajnie i silnik fajnie chodzi.
Bardzo mało pieniędzy dał. Z takiej rozmowy, co podsłuchałem, to wyszło mi na to, że około 500 chyba zapłacił za niego. No chłopak banan na gębie i po prostu jeździ po wiosce, jest zadowolony. No polecam, polecam. Naprawdę fajny sprzęt na początek. Kufry, czyli Honda CB500. Trzymajcie się, nara, hejos.